Cześć wszystkim, z tej strony Adik i witam was w kolejnym odcinku z gry Horizon Zero Dawn. Ostatnio skończyliśmy właśnie w tym miejscu, więc kontynuujemy teraz bez zbędnego przedłużania zwiedzanie Kurhanu. Dziękuję, doktor Sobek. Proszę usiąść. Co? Będzie pan jej dziękować po tym, co powiedziała? Doktor Sobek przedstawiła sytuację bardzo jasno, generale, i dała nam pewien wybór. Wypada podziękować. Ja tylko... To znaczy, mój Boże! Może odłożymy tę rozmowę? Nie będzie żadnej dyskusji. Widzieliście liczby. Baro pokryje koszty, ale za jego forsę nie kupimy czasu, którego potrzeba na ukończenie nowego świtu. Czas będzie nas drogo kosztował. Oj, daj spokój. Jeśli ulepszymy flotę i jakoś złamiemy kody... Nie słuchaliście? Roboty nie będą już za was walczyć. W kwestii hakerstwa zbuntowany Rui jest prawdziwym mistrzem. Użyjcie jakiegoś automatu, a opanuje to i wyślę na was. Ale to? To oznaczałoby śmierć dla naszych cywili. Dowódcy, wróg, z którym walczymy, mnoży się szybciej niż nadążamy go zabijać. W dodatku żywi się naszą biomasą. Nowy świt to nasz jedyny ratunek. Czyli że damy karabin wszystkim cywilom dość silnym, by go udźwignąć, pokażemy im, gdzie jest spust i wyślemy na front? Jak ich do tego przekonać? Dając im to, za co warto walczyć. Nowy świt. Ściśle tajny program superbroni, który nas ocali. Jeśli uda nam się utrzymać na tyle długo, aby doktor Sobek zdołała go ukończyć. Wysłałem plik, który zawiera plan operacji i kosztowne zwycięstwo. Plan operacji? Chyba masowego mordu. To wszystko, co nam zostało. Nie ma alternatywy. Doktor Sobek, na potrzeby projektu Nowy Świt skorzystamy ze zdemobilizowanego kosmodromu pod Bryce w stanie Utah. To duża maszyna. Kiedy pani zacznie? Ma pan już główną i rezerwową listę kandydatów. Większość to obcokrajowcy albo ludzie korporacji, więc wydostanie ich. Spokojnie. Stworzymy pani zespół. Na pewno. Do widzenia. Kosmodro? Co to takiego? Co ci ludzie zrobili? Co zrobiła Elisa? Dobrze, że mogę stąd wyjść. Teraz muszę znaleźć ten kosmodrom, o którym... By się pod Cytadelem. Pałacem w zmierzchu. W stolicy Kardża Cienia. To raczej słabe miejsce. W pałacu roi się od agentów zaćmienia. Wielu z nich jest wysokiej rangi i wszyscy noszą fokusy. Gdy cię ujrzą, Hades też będzie wiedział. I znowu każe cię zabić. Ale tym razem będziesz mieć na głowie całe wojsko Kardża Cienia. No, to wyłącz ich fokusy. Już to robiłeś. To nie takie proste. Za dużo tutaj fokusów i wszystkie komunikują się między sobą, a razem z Hadesem tworzą infosieć. Infosieć? Co to? Wyobraź sobie ogromną, niewidoczną pajęczynę rozciągającą się nad całym krajem i łączącą fokusy, co umożliwia im porozumiewanie się na wielkie odległości. No dobrze, więc jak można zniszczyć tę sieć? Zniszczyć sieć? No nieźle, tak. Istnieje sposób. Słaby punkt sieci. To idziemy. Prześlę lokalizację do twojego fokusa. Udaj się tam, a gdy będziesz w pobliżu, otrzymasz dalsze instrukcje. Czym był nowy świt? Jaką broń skonstruowała Elizabeth? Udało jej się powstrzymać maszynę. Ale jej świat, jej cywilizacja uległa zniszczeniu. Mam nadzieję, że tym razem tak się nie skończy. Więc skończyliśmy misję Kurhan. No i jak mam stąd zejść? To zjeżdżamy. To będzie dobra jazda. Wygląda ten zjazd fajnie. Zjechałabym jeszcze raz, gdyby wspięcie się tam nie było tak uciążliwe. Zastanawiam się, co teraz zrobimy.
Dobra, mogę zrobić to. I co? A mam 4 skill pointy. Co by tu sobie wziąć? O, to może się przydać. No i tu mam jeszcze jednego na. Jeszcze jeden na ten. Na zwykły punkt. No padzie, nie wariuj. Dobra. To się teleportujemy tutaj. Dobra, doszliśmy tutaj. Jeszcze jest 1000 metrów. Oczywiście, ile się musiała zwalić z górki. Także biegun. Dobra, no to jedziemy. Ty już się bagujesz. Przykro mi, że psuję zabawę. Irytuje mnie to. Dobra, jest to jakiś zjazd. Do mnie, a nie tam stoisz. Yes. Zachowam to na później.
No, już nie mogę. Dobra. Lekkie to nie jest. O, podjechał. Jak cudownie. Kiedy się znowu zbagujesz? Ojej, ja nie chcę z wami walczyć. Są te strzelające? Czy jakie? Nie wiem. Aby się ory znowu. Pierwsze co opcjonalne to mamy, żeby pogadać z Olinem. Drapie jak kamienie. Jest tutaj chyba ta. Tak, dokładnie. Kiedyś musisz mi pokazać, jak to robisz. Aloy, jesteś kobietą honoru. Olin, twoja rodzina. Widziałam zagrożenie Hilisa. Masz żonę i synka? Gdybym walczył o ich życie, zamiast tego, co robiłem. To twoja szansa, Olinie. Po to tu jesteśmy. Zgoda. Jesteś bardzo łaskawa. Są trzymani gdzieś blisko? Tak, na farmie, za tymi skałami. Zabiorę cię. To tu. Miejsce naprzeciw ostróg. Lepiej nie wiedzieć, kto był właścicielem. Za późno. To już koniec. Nie mogę znieść, że jestem tak blisko. A mimo to... Już prawie po wszystkim. O ilu zabójcach mówimy? Z tego, co widziałem, kilku. Doskonale wyposażeni. Dobra, dobra, tam kit z ich wyposażeniem. Ale nie ma miejsca na ich maszyny demony. Znasz sytuację. Jak tam wejść? Myślisz, że jakbym był strategiem, to wpadlibyśmy w to bagno? Racja. Może by uderzyć od frontu, jak Osaramowie. Lub zaatakować z boku, lub z góry. Może jakoś wejdziesz na dach. Ja nie, jestem trochę za gruby. Powinnam iść sama? Na pewno sobie poradzisz. Ale przy zaćmieniu zawsze możesz dostać nóż w plecy. Dlatego ja popilnuję, jeśli chcesz. Nie, poczekaj tu. Podejdziesz dopiero, jak ustanie walka. O, będę gotów. Dobra, czyli w skrócie musimy ich rozbić. Tam jest ich trochę. Czy jednego mniej. No specjalnym problemem to oni nie będą.
Sorry za mojego pada, ale trochę świruję. Okej. To miało być trudne? O, a zobaczcie, dzika na przykład nie mogę już tutaj załatwić. No i wejście do piwnicy. No pewnie muszę wejść do domu. Może tak byście jeli złapała tego dachu albo coś, żeby tam wejść. Chyba, że tu jest gdzieś wejście. A, klucz. Dobra. Nie, nie mogę tu wejść. No to do czego jest ten klucz, no? A tu, dobra, nieważne. W sumie, jeszcze myślałem, że ktoś będzie pilnował, ale... Jak widać, nie. Było spore zamieszanie. Kim jesteś? Nie znam cię. Nie bój się. Wydostanę was stąd. Nie porzuciłam nadziei. Ale niewiele brakuje. Czy jest już bezpiecznie? Zaćmienie już ci nie przeszkodzi. Więc to koniec. Marzyłam o ucieczce. Na 1000 sposobów. Ale syn jest dla mnie najważniejszy. Przeżyłaś. Ochroniłaś go. To się liczy. Idź, mąż na ciebie czeka. Olin? Wiesz? A, znajdź Olina teraz. Zrobiło się cicho. Olin! Sprowadziłaś go do nas. Dziękuję. Nie musisz mi dziękować. Mam wiele na sumieniu. Przyjąłem ofertę diabła, a inni za to zapłacili. Myślisz, że nie słyszałam? Wiem, co gadają. Wiesz, że zawsze miałem brud na rękach. A teraz mam tam krew. Weź syna na ręce, proszę. I wróć z nami do włości. Powinieneś słuchać żony, Olin. Achilles i jego demony. Honor nakazuje mi pomóc, Aloy. Przynajmniej tyle mogę dla ciebie zrobić. Olin, to już koniec. Nie jesteś mi nic winien. Idź z rodziną. Postaraj się poprawić. Żegnaj, Aloy. Twoja matka. Obyś znalazła ją przed nimi. No więc zadanie skończone. Rodzina Olina została uratowana. Tak mnie zastanawia misję, co ja tu mogę jeszcze zrobić tak na szybko.
A wiecie co? Ten odcinek po prostu będzie krótszy. Dobra, to w następnym odcinku się już czymś zajmiemy. Nie wiem, czy misją główną, czy jakieś poboczne. W każdym razie dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jak wam się podoba to, co robię. No i do następnego odcinka. Cześć.